został odwołany ze stanowiska prezes rządu pan Ireneusz Trąbiński. Natomiast tą funkcję prezesa została powierzona panu Cezaremu Kuleszy, który jak wiadomo od 2 lat jest akcjonariuszem i również był członkiem zarządu oraz szefem pionu sportowego w Jagiellonii. Natomiast stanowisko wiceprezesa do spraw sportowych Rada Nadzorcza powierzyła panu Wiesławowi Wołoszynowi. I jeszcze jedna zmiana w zarządzie. Pan Jarosław Tuczko, który był szefem finansowym, został również w dniu dzisiejszym odwołany. Po pierwsze, Jagiellonia jest prywatną firmą i właściciele mogą podjąć każdą decyzję, także odwołać zarząd przed upływem kadencji. To jest prawo normalne, prawo biznesowe właścicieli i takie prawo ja respektuję i uznaję i szanuję. Po drugie, w udzielonym tygodnikowi Piłka Nożna wywiadowi, który ukazał się akurat wczoraj, powiedziałem, nieco parafrazując opinię o naszym kraju, że zastałem Jagiellonię drewnianą, a dziś jest murowana. I to zdanie podtrzymuję. Oczywiście nie umniejszam tu zasług moich poprzedników, którzy wykonali kawał dobrej roboty i ciężkiej pracy, aczkolwiek działali w innych realiach i w znacznych ograniczeniach finansowych. Natomiast z dużym szacunkiem podchodzę do ich pracy. Niemniej uważam, że po niespełna 2 latach mojej pracy w Jagiellonii ten klub wygląda lepiej w każdym obszarze i pod każdym względem, ale to już poprzestajmy na tym, bo nie jest to czas ani miejsce na rozwijanie tego tematu. Jestem przekonany i wierzę w to głęboko, że nowy zarząd Jagiellonii będzie kontynuował dalszą ścieżkę rozwoju, dalszą ścieżkę sukcesów i organizacyjnych, i biznesowych, i sportowych, bo zarówno marka, taka marka jak Jagiellonia, zarówno miasto, jak i cały region, ale przede wszystkim to logo, ta marka na to po prostu, na ten sukces po prostu zasługuje. A nie wypinasz jeszcze tego składu? Nie, ja mam drugie zastępcze i będę go miał cały czas, natomiast ponieważ cały czas go nosiłem jako prezes i przynosiło mi do tej pory dużo satysfakcji, to chciałem to przekazać w ręce nowego prezesa. Dziękuję bardzo. To skoro jest tyle symboliki, nie planowałem tego, a ja w klapie złoty znaczek, szczerze złoty, skoro już tak się sprawy posunęły w tym kierunku, to ja bym chciał przekazać ten ze złota znaczek Irku Jagiellonia, Białystok, podziękować Ci za taki fajny okres, taki pożyteczny, taki pracowity, taki dobry okres współpracy w Jagiellonii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym w skrócie przedstawić swoją osobę. Nazywam się Cezary Kulesza. Od 27 lat jestem związany z Jagiellonią. Wcześniej byłem piłkarzem Jagiellonii Białystok. Od 2 lat jestem akcjonariuszem tego klubu. I od 2 lat jestem członkiem zarządu. Wcześniej pełniłem funkcję wiceprezesa do spraw sportowych, która funkcja upoważniała mnie do robienia kontraktów z zawodnikami, ściągania zawodników, rozmowy z trenerami i tak dalej. Jeśli dzisiaj jest taka sytuacja, że zostałem powołany na nowego prezesa Jagiellonii, kandydaturę przyjęłem, bardzo dziękuję. I przede wszystkim na dniu dzisiejszym chciałbym podziękować dla prezesa Ireneusza Trąbińskiego za to, że wprowadził bardzo dużo nowoczesności w zarządzaniu Jagiellonii. I chciałbym powiedzieć, że będziemy kontynuować myśl pana prezesa Trąbińskiego i chciałbym tutaj w obecności mediów podziękować Irku dla Ciebie. Byłeś dobrym nauczycielem. Dużo nowego wniosłeś do Jagiellonii. Dużo ja nauczyłem się od Ciebie. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Panie prezesie, czy są jakieś nazwiska w tej chwili potencjalnych wzmocnień Jagiellonii? Być może? Są nazwiska, ale nie będę ich ujawniał, ponieważ nie zostały podpisane kontrakty. Zostaną podpisane. Na pewno media się dowiedzą. A na jakie pozycje są ewentualnie te nazwiska? Tak jak mówiłem, środek pomocy, prawa pomoc,
ewentualnie zamiast prawego pomocnika może być napastnik. Tak to wygląda.